miał pod nosem czarny wąs. Rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Wino, a kupia babo, widzisz, co nam miałaś. MC Rafal. Thank you.
się! Laski żałują teraz, co? Prowadzący koło Fortuny ćwiczył sumo dla chudych i tak umie. I takie akrobacje. To są bardzo dawne dzieje, co można poznać po czarno-białości świata. Czy wiesz, że oprócz tego jest piosenkarzem i zaczynał swoje życie od programu Szansa na sukces, co prowadził ten grubas? Ale nie ma z tego żadnego nagrania, ale był też w programie innym o śpiewaniu i z tego już jest nagranie. I Rafał tam zachowuje się, jakby był już najlepszym człowiekiem na świecie. Nie mówię, że nie jest. Laski żałują teraz, co? Bo to nie było fantastyczne wcale. A pan śpiewa w ogóle? Ciekawa jak publiczność na to. Bezczelny! Jak się nazywasz? Rafał mam na imię. Brzozowski. Tak się nazywam. Jak ten sportowiec? Tak, ten sportowiec, dokładnie. Bieram Andrzeja. Dobry wybór. I chyba od tego programu zaczęła się jego znaność, zaczynając od jego najważniejszej piosenki, Tak blisko, a kończąc na piosence z Na dobre i na złe, jak się kończy odcinek. Zamiast tej... Na dobre i na złe znajdę... Dali tą. Pamiętasz, obiecałem ci. No i oprócz tego Rafał Brzozowski miał też śpiewać na interwizji Polaków piosenkę, ale go nie wybraliście, tylko jakąś babę. We are running. I w ogóle chyba było tak, że go wygwizdzieli ludzie pod koniec i on mówi, że nie. Było żadnych gwizdów, nie wiem kto to wymyślił i w ogóle nie wiem kto to wymyślił, kto to nakręcił. Ktoś tam zabuczał, nic się takiego nie wydarzyło. No owszem, były jakieś tam głosy niezadowolenia w moim kierunku, ale Kasia mi powiedziała, sama mnie przeprosiła za to, powiedziała, że nie wie dlaczego tak się stało. Ja mówię, no widocznie, wiesz, no... Nikt na mnie nic nie buczał, tylko ktoś buczał, ale potem mnie przeprosili, nic nie było.
a w ogóle to obrażanko i... Nie, nie, ja już dziękuję. Naprawdę było fajnie, ja mam co robić. Mieliście szansę, trzeba było wybierać, byśmy wygrali. Jak jeszcze nie wiecie, że Rafał Brzozowski jest najlepszy na świecie, to nawet na jego własnej stronie rafalbrzozowski.pl możecie o tym przeczytać. Jeden z najzdolniejszych muzyków. Możemy też na tej stronie różne zdjęcia Rafała pooglądać. Był też w Tańcu z Gwiazdami. O, Wiedźmin też był, jak jeszcze mógł chodzić. Szkoda go. A jak klikniemy w różne, to jest zdjęcie, jak Rafał Brzozowski trzyma truskawki w misce. Jedno, jedyne zdjęcie. Jak trzyma truskawki. Rafał Brzozowski ma co robić. Ja mam co robić, mam... Na przykład lubi łowić ryby. Dużo mi się udało złowić tych rybek i brały, fajnie było. No, w tym rzędzie nikt nie miał... Na nartach lubi jeździć, śniegowych i wodnych też. Na nartach gdzieś wodnych to prędzej jakby... No właśnie, zastanawiałeś się może, czemu Rafał ma tu taką dziurkę? Na pewno się zastanawiałeś. Przecięła mi narta po prostu policzek. Aha, po prostu. Rafał też jest dobrym malarzem. Miał być jakiś baranek. Oh, no i gdzie ten baranek? Tego nie widzi. Gdzie jest baranek, Rafał? A jak to się tutaj robi, żeby to dalej malowało? To trzeba się... przekręcić. Już przekręcasz tutaj, o, i ono wychodzi dalej. A zastanawiałeś się, jak Rafał Brzozowski spędza święta? Święta Rafał Brzozowski spędza oczywiście bardzo rodzinnie. Święta oczywiście spędzam bardzo rodzinnie. Są kolędy. Rafał mówi, że nawet jak nie umiesz śpiewać, to śpiewaj. On sam tak robi. Nawet jeżeli nie potrafimy śpiewać kolęd, nic nie szkodzi. Po prostu śpiewajmy. A ulubiona kolęda? Przybierze i do Betlejem. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Ja lubię bardzo takie grzyby, które są robione przez moją babcię. To są takie grzyby chyba w jajku robione, zasmażane, z cebulką, ale no nie wiem, no... Oprócz tego jeszcze w Żabce pracuję. Dzień dobry. Ja w waszym sklepie. Czy robiła panią zakupy na sklepie? O rany. Co ja robiłam? Wyfanzala z mojego sklepu ma w stylu. Na motorze lubi też pośmigać. Teraz będzie można latem troszeczkę pośmigać. Oczywiście bezpiecznie, więc kaski, inne rzeczy dać, bo to jest bardzo ważne. Żeby po prostu bezpieczeństwo było najważniejsze. Ale najważniejszą rzeczą, jaką robi Rafał Brzozowski w swoim życiu, jest prowadzenie programu Koło Fortuny, gdzie ludzie kręcą karuzelą z nagrodami, a Rafał Brzozowski rozkazuje babie i ona klika literki. I on też śpiewa, ale już chyba nie, bo już kazali mu nie śpiewać chyba. A to już nie ma po co tego oglądać. Cześć Iza! Hej! Cześć! No wiesz co, dlaczego tutaj siedzę, wiesz? Zastanawiasz się nad tym? Proszę bardzo! Samochody toną świat, Porsche, Bentley, BMW. To była właśnie recenzja Rafała Brzozowskiego. Bardzo dobry człowiek, wszystko robi, co się da. Nawet to, co się nie da, nawet to, co nie umie. Polecam go. I ja jeszcze nie powiedziałem, że jest hip-hoperem. To wam po prostu puszczę, ćwiczę. Yo! His palms are sweaty, Nick's weeks arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's... Jeśli ktoś mówi, że sobie poskakałeś, to nikt, wiesz, ja uważałem go za najtrudniejszy utwór i chciałem wziąć najtrudniejszy. Jak jest tak, ktoś jest mądry, to niech wyjdzie i powtórzy po najlepszym raperze na świecie cokolwiek nawet. To jest bardzo trudne i ciężko z tego wybrnąć, więc wiesz, czy z czymże się zmierzyłem, z czymś najlepszym, a nie z jakimś badziewiem po prostu, który się posuła, wyjdę sobie i tam popierdzę trochę wokale, no to chodziło, nie? Jest nerw po prostu. Nie no, bo wiesz, to... Mieliśmy się bawić, a zaczynamy się oceniać to na co, czy ja rozumiem, że to jest na zasadzie, wiesz, szarpnąłeś się i gdzie się pakujesz, no ale ludzie, no, spokojnie trochę, wiesz, śpiewa się różne rzeczy na świecie w różnych wersjach, jeden lubi gorzej, drugi lepiej, ja nie uważam, że będę raperem nigdy, ja lubię zupełnie coś innego, a dlaczego nie mogę powalczyć, nie mogę, jeśli komuś nie podoba, to niech je słucha. Już wiem, odchodzisz, to nic nie szkodzi. Co dzień powoli nie ma nas. Znów jest zwyczajnie, a nas też co najmniej na dwie połowy dzieli czas. Co dzień kolorów jakby nie, przeze mnie tylko wiem.
słownie łączy nas nic już, nic już, nic już jakiś czas. Yo, yo, hop, 16 challenge. Próbuję, trzymajcie kciuki. Klocuch wcisnął mnie na minę, taka myśl mi przyszła zaraz. Przecież nie znam typa wcale, do hip-hopu ja tam nara. Myślę sobie, tyle w życiu dziwnych miałem przygód stale. Porapuję, popróbuję, tego się nie boję wcale. Z rapu Eminem wyleczył, dawno mnie niestety. Kto nie widział, niech poszuka, jak spociłem się spodniety. Może gdyby tu zaśpiewać coś prostego, można było w stylu Blue Dabadi, innych by to rozbawiło. Trudne czasy, trudne życie, ludzie martwią się niestety. Czy na pudłu wyląduje po tych rymach pocie czoła? Chociaż to nie ujma żadna, że się do mnie brzoza woła. Może inni pomyśleli, że przejmuję się challenge'em. Może jednak zrezygnuję i obejdzie się z rewenżem. Chyba nawet klocuch wcisnął, że się zawsze wszystkim chwalę. To nieważne, ziomki moje, dajcie kasę na szpitale! Wow. Kiedyś mata mnie wytłukła i siłownia była nieraz. Dziś już rekreacja przyszła, nie chcę się połamać teraz. Ale zadzior mam do walki, tego nie dam zmienić w sobie. I uśmiecham się na wszystko, myślę sobie, dobrze robię. Było koło, była Iza, był fortuny, smak i grotka. Teraz nutki zapodaję, czy zostanę tu na latka. Lata lecą, siwych włosów, coraz więcej mam niestety. Czy w rolniku, czy tak blisko, uśmiechają się kobiety. Dla lekarzy, ratowników, służby zdrowia, pogotowia. Tych, co walczą, są zarazą, niech się wreszcie wirus schowa. Rzućcie kasę, moi drodzy, niech popłynie strumień forsy. Ta energia wróci do was, to nie czas na żadne dąsy. Ja pozdrawiam was gorąco i dziękuję wam za lajki. Pamiętajcie, że nieważne, że nie jestem z waszej bajki. Świat oszalał i potrzeba fajnych czynów nam od zaraz, tyle mego nawijania. Kasę puszczam z filmem naraz. Ho! Hot 16 Challenge. Dzięki. Joza out.